Halo, cześć, Tomasz z tej strony. Witam Was na kanale Koszary Tradingu. Dzisiaj chcę pomówić z Wami o platformach w świecie Web3, które uważam, że warto znać, z których warto korzystać i które w przyszłości mogą nas z tego powodu w jakiś sposób nagrodzić i generalnie jakby oferują różnego rodzaju korzyści. Dlatego dzisiaj pokrótce każdą z nich Wam przedstawię, powiem o jej funkcjonalnościach, o tym, dlaczego uważam, że warto z nich korzystać i co nam w ogóle można robić. Standardowo, zanim zaczniemy, zapraszam Was na naszą stronę koszarytradingu.com, gdzie znajdziecie różnego rodzaju poradniki oraz newsy z rynku. Poniżej w opisie znajdziecie link do ankiety, gdzie będziecie mogli odpowiedzieć na kilka takich wstępnych pytań oraz umówić się na wstępną rozmowę z kimś z naszego teamu. Będzie to taka rozmowa ogólna na temat tego, jakie macie oczekiwania, jakie macie doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Jest to robione po to, abyście przede wszystkim mogli zobaczyć, jakie funkcjonalności oferuje ta grupa, oraz też w ogóle sprawdzić, czy jest to coś dla Was. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, no to macie w opisie link i tam wszystkiego się już dowiecie. Okej, a więc przejdźmy już do konkretów i do pierwszej platformy, o której chcemy z Wami pomówić. Jest to platforma Layer 3. Być może większość z Was ją zna, być może korzystacie, ale powiem, dlaczego myślę, że warto z niej korzystać, szczególnie jeżeli jesteś osobą początkującą, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Ale tak na wstępie, co to w ogóle jest ta platforma i co tutaj można robić. A więc Layer 3 jest to taka platforma, na której możecie znaleźć mnóstwo konkretnych zadań, za które otrzymujemy punkty na platformie. Tak? Czyli tutaj jest widoczny progres, który zrobiliście, jest tutaj level, który osiągnęliście, tutaj jest ranking, który aktualnie macie, więc jakby tutaj widać, że tych osób naprawdę jest sporo. No i tutaj chodzi po prostu o to, że macie jakieś konkretne zadania do wykonania na różnych sieciach. No i tutaj na przykład na ZK Synku macie 7 różnego rodzaju zadań do wykonania, najczęściej związane z mainnetem, a więc pierwsza korzyść jest już taka, że na tych sieciach, pod których spekulujemy pod airdrop, na przykład Layer Zero, czy Starknet, czy ZK Sync, no to wykonujecie jakąś aktywność i robicie to na konkretnych platformach zgodnie z instrukcją, czyli nie musicie sami szukać, nie musicie jakby kombinować, co należy zrobić, tylko tutaj macie czarno na białym konkretne protokoły, konkretne akcje, dzięki którym możecie sobie ten wolumen oraz jakby ilość transakcji na danej sieci wykonywać. Druga korzyść jest taka, że jest to świetne miejsce dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku kryptowalut i chcą nauczyć się tego, w jaki sposób on w ogóle funkcjonuje. No bo tutaj, jeżeli sobie podziałacie, wykonacie jakąś ilość zadań, no to automatycznie staniecie się bardziej doświadczeni, jeżeli chodzi o działania właśnie związane z DeFi, NFT, różnego rodzaju dexami itp., więc ma to też taki wydźwięk właśnie edukacyjny dla Was, tak? Czyli jeżeli dopiero gdzieś tam zaczynacie, nie macie jeszcze doświadczenia, no to jest to świetne miejsce, które poprowadzi Was tak za rączkę, jeżeli chodzi właśnie o ten świat kryptowalut. I jeszcze taki dodatkowy powód, dla którego warto tutaj działać, jest to, że też część osób spekuluje odnośnie tego, że w przyszłości też ta platforma może mieć swój token. Jakby, nie wiem, czy tak będzie, ale jest to jakaś tam dodatkowa zachęta, aby tutaj sobie podziałać. A strona działa naprawdę fajnie, to zadanie są ciekawe, więc jeżeli jesteś osobą początkującą lub jeszcze z tego nie korzystasz, no to jak najbardziej polecam. Okej, teraz druga platforma, z której uważam, że warto korzystać, to jest Gitcoin i konkretnie tutaj w pierwszej kolejności paszport na Gitcoinie. Paszport na Bitcoinie jest to pewnego rodzaju nasza identyfikacja w świecie Web3. Tutaj nie trzeba robić żadnego KYC, chyba że chcecie, bo takie zadania też tutaj są, ale bardziej chodzi o to, aby tutaj powiązać różne swoje media społecznościowe i też przede wszystkim swój portfel jakby w jednym miejscu, tak? Czyli jakby łączycie sobie to wszystko i otrzymujecie taki paszport do właśnie świata Web3 od Bitcoina. Tutaj możecie połączyć takie media właśnie jak Discord, Google, GitHub, Facebook, Twitter. Tutaj jeżeli korzystacie na przykład z sieci ZK Sync, to też możecie sobie tutaj te punkty dodatkowe odebrać. No i tutaj macie swój poziom jakby unikalności, tak? Czyli chodzi o to, na ile wasz adres, z którego korzystacie, jest właśnie taki unikalny i tutaj możecie osiągnąć maksymalnie 100 punktów. No i tutaj zasada jest taka, że im więcej tych punktów posiadacie, tym ten wasz paszport jest po prostu silniejszy. No i teraz pytanie, po co wam ten paszport? Ano po to, że Gitcoin oferuje też taką usługę jak granty. I polega to na tym, że na tej stronie możecie dawać dotacje różnego rodzaju projektom, które takie coś zbierają, tak? Na przykład zbierają jakieś finansowanie dodatkowe i finansując ich, w sensie jakby tam dając jakąś część na to finansowanie, możecie otrzymać od nich różnego rodzaju na przykład NFT-ki, czy po prostu inne potwierdzenia tego, że tutaj działaliście. I teraz jest to o tyle istotne, że na przykład przy airdropie Optimism, który miał miejsce jakiś rok temu, jednym z kryteriów było właśnie to, czy dokonaliście grantu na Gitcoinie.
I tutaj co jakiś czas cyklicznie odbywają się różnego rodzaju takie właśnie zbiórki, które trwają powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa. I za uczestnictwo właśnie w takiej konkretnej zbiórce, która trwa jakiś określony okres czasu, otrzymujecie właśnie jakieś NFT-ki, jakieś odznaki i tym podobne rzeczy. Uważam, że w przyszłości to będzie brane pod uwagę, pod niektóre airdropy, więc już teraz warto się do tego przygotować i ten paszport sobie po prostu wyrobić, żeby móc z tego korzystać. Okej, okay, i generalnie posiadanie takiego paszportu jest jeszcze istotne z jednego powodu i chodzi o to, że jakby w tej chwili airdropy są takie już bardzo mainstreamowe, tak? Wchodzą jakby gdzieś tam do większej publiki i myślę, że w przyszłości coraz więcej projektów będzie decydowało się na to, aby odbieranie airdropów wiązało się właśnie z jakimś potwierdzeniem swojej tożsamości. I to niekoniecznie musi być właśnie KYC, ale na przykład mogą do tego wykorzystywać tego typu rozwiązania, jak na przykład właśnie ten paszport, więc tym bardziej warto to mieć. I takim najlepszym przykładem tego jest projekt Linea, który w tej chwili tutaj także trwa kampania, związana, miejmy nadzieję, z airdropem na końcu, która polegała na tym, że trzeba było właśnie udowodnić, że jest się prawdziwą osobą, ma się tak jakąś tożsamość, żeby właśnie odsiać boty z tej kampanii. No i tutaj właśnie jednym z kryteriów, które trzeba było spełnić, w sensie były trzy i wystarczyło spełnić jedno, był właśnie ten paszport na Gitcoinie, więc tym bardziej uważam, że warto z tego skorzystać, taki paszport sobie wyrobić, żeby w przyszłości być na to gotowym. Okej, okay, i będąc już tutaj, przechodzimy właśnie płynnie do trzeciej platformy, z której myślę, że warto korzystać, jest to właśnie platforma Galaxy. Jeżeli chodzi o Galaxy, to jest to platforma dosyć podobna do platformy Layer 3, o której mówiłem wcześniej, z tą różnicą, że tutaj jakby nagrodami są konkretne NFT-ki lub odznaki, które mamy na swoim portfelu, tak? Czyli zbieramy sobie właśnie jakieś NFT, odznaki i one są na naszym portfelu. Najczęściej są bardzo niewiele warte, więc raczej nie ma co ich sprzedawać, ale bardziej chodzi też o to, że tutaj wiele projektów też organizuje swoje kampanie, które w przyszłości mogą okazać się kryterium pod na przykład odebranie jakichś nagród i airdropów. I na przykład w ostatnim filmie pokazywałem Wam kampanię od Orbiter, która właśnie tutaj też jest realizowana i tutaj macie właśnie NFT-ki, które można było sobie wtedy odebrać. Mamy tutaj też SyncSwap z ZK-Sync, mamy Zetę i różnego rodzaju inne projekty, które oferują jakieś konkretne zadania. Najczęściej są to zadania połączone z tym, że trzeba wykonać jakąś akcję na danej platformie oraz na przykład polubić jakiś post na Twitterze albo dołączyć do Discorda. Tutaj jak wejdziecie sobie w Explore oraz kampanię, no to macie taki przycisk Available to Claim i tu pokaże Wam się wszystko to, co w tej chwili możecie już sobie odebrać, tak? Czyli tutaj na przykład mam jakieś odznaki do odebrania, raczej nawet nie wiem, co to jest, więc tego w sumie nie odbieram. Ale jeżeli wcześniej z tego nie korzystaliście, to myślę, że warto się tutaj zalogować, połączyć swoje media, no i sprawdzić właśnie, czy coś Wam się tutaj należy, bo najczęściej, jeżeli działaliście jakoś aktywnie na swoim portfelu, no to będziecie mieli jakieś odznaki po prostu do odebrania. I tutaj podobnie, tak jak właśnie na Gitcoinie, mamy taką opcję, aby wyrobić sobie swój paszport do Web3. Z tym, że tutaj ten paszport wiąże się już z tym, że trzeba zrobić KYC, czyli musicie zeskanować swój dowód albo paszport jako dowód swojej tożsamości. No i tutaj Galaxy informuje nas o tym, że te dane są przechowywane w bezpiecznym miejscu i jakby żadne strony trzecie nie mają tego dostępu, póki im tego nie pozwolicie, tak? Czyli jest to bardziej na takiej zasadzie, że robicie sobie taki paszport i jeżeli w przyszłości okaże się, że jakiś projekt wymaga od Was potwierdzenia tożsamości, to zamiast robić osobno KYC pod ten projekt, to możecie skorzystać sobie właśnie z tego paszportu. Uważam, że jest to dosyć przyszłościowe. Takie rozwiązania będą coraz bardziej popularne, szczególnie w erze rosnącej popularności na airdropy. Niekoniecznie radzę to robić już w tej chwili. Raczej myślę, że lepszym rozwiązaniem w tej chwili jest ten paszport na Gitcoinie, ponieważ on nie wymaga od nas robienia KYC, ale taka możliwość też tutaj istnieje. I na sam koniec mamy jeszcze platformę Guild. Jest to taka strona, na której znowu różnego rodzaju projekty organizują jakieś swoje kampanie. I bardziej chodzi tutaj po prostu o to, że jesteście częścią jakiejś społeczności, no i też za konkretne działania otrzymujecie jakieś odznaki, które najczęściej połączone są z rangami na Discordzie, tak? Czyli tutaj trzeba połączyć swojego Discorda, swój portfel i następnie za wykonanie działań otrzymujecie jakieś konkretne role. I tak samo uważam, że w przyszłości może okazać się tak, że jakaś rola na Discordzie będzie uprawniała nas do tego, aby jakiś airdrop odebrać. Do tej pory już tak było, aczkolwiek były to raczej takie projekty niszowe, nie było o nich głośno, ale myślę, że projekty mogą pójść tą drogą, więc pod to też fajnie się gdzieś tam przygotować. Tutaj przykładowo swoje kampanie mają takie projekty jak chociażby ZK-Sync, Scroll, Leafy Jumper, Stargate Finance, SyncSwap,
Via, Galaxy, no i Orbiter, o którym już wcześniej też mówiliśmy. Okej, więc to by było w sumie na tyle. Dajcie znać, czy korzystacie z jakichś innych jeszcze platform, które uważacie, że też warto to robić. Przypominam jeszcze raz, że w opisie macie link do zapisu właśnie na rozmowę odnośnie dołączenia do Areny Tradingu. Tutaj macie tych kilka prostych pytań do wypełnienia i na końcu będziecie mogli umówić się na rozmowę z nami. Więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!